I nasz kolejny gość to pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Ile pan z centrum na Pragę jechał teraz? 45 minut od hotelu Gromada do Ronda de Gaulle. Korki? Rozkopana Warszawa. No właśnie, rozkopana Warszawa, ale rady nadzorcze są. To jest najważniejsze. Kaska się zgadza w tych radach nadzorczych. Nadzorujemy rozkopywanie Warszawy. Dobrze, drogi przedsiębiorco, no to jak w takim razie z nami przedsiębiorcami jest w tej chwili? Dlaczego jest tak drogo u was? No koszty rosną, a wiadomo, że cena finalna to są koszty plus marża. Nawet jakby przedsiębiorcy zrezygnowali z własnej marży, to i tak koszty są o tyle większe, że i ceny muszą być większe. Nie ma cudów w ekonomii, to musi tak działać. Nie ma cudów w ekonomii, ale na przykład jeden z widzów do mnie napisał, że w Niemczech jak było bardzo drogie paliwo, no to te koszty, ceny poszły w górę, a potem jak paliwo staniało, to przedsiębiorcy automatycznie na przykład obniżają ceny. Czy u nas to jest możliwe w ogóle? Oczywiście tak działa rynek, tylko że akurat paliwo w większości firm, oprócz firm transportowych, nie ma tak kosztogennej roli. Prąd, gaz, płace, to jest ZUS, który rośnie nam w przyszłym roku o 200 zł. To są rzeczy, które podnoszą koszty prowadzenia działalności. To niech pan nam powie, dlaczego wy tak niechętnie chcecie płacić ten ZUS? Dlatego, że system w Polsce jest bardzo nielogiczny, niszczący firmy, bo składkę można płacić, tylko żeby ta składka była częścią zysku, częścią dochodu, a nie pochłaniała cały dochód. A w Polsce, bez względu na to, ile przedsiębiorca zarobi i czy w ogóle zarobi, musi co miesiąc zapłacić w przyszłym roku 1400 zł i jeszcze składkę zdrowotną. Miesięcznie. Miesięcznie stałą kwotę musi zapłacić. Taka opłata wejścia na rynek, nie wiadomo czego, firma, startup, która chce realizować swój pomysł, wiadomo, że dopiero po kilku latach, badania mówią, że po 10 latach może osiągnąć sukces, nie ma żadnych dochodów, 1400 zł państwo mówi, co miesiąc trzeba wpłacić do kasy. Panie rzeczniku, skąd ma wziąć? Też prowadzę z żoną firmę i też płacę ten ZUS i on jest wysoki, to prawda, ten ZUS, ale ja nie mam z tym problemu. Bo to jest tak, każdy z nas płaci, żyjemy w systemie solidarnościowym. Z reguły przedsiębiorcy to są ludzie, którzy zarabiają więcej. Ja nie mówię, żeby ich oskubać. I mają, z reguły mają prywatną opiekę lekarską, nie zawsze, ale z reguły. Dlaczego oni nie mieliby się dorzucać do systemu solidarnościowego, w którym każdy z niego potem korzysta? No, pan redaktor mówi z reguły, to znaczy przedsiębiorcy w dużych miastach, gdzie jest duży rynek, a nie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą typu poprawki krawieckie na wsi, mały gabinet kosmetyczny w małym miasteczku, czy salon fryzjerski. Tam są inne warunki niż w Warszawie, panie redaktorze. I tam się zarabia miesięcznie, żeby się utrzymać siebie i rodzinę, 2000 zł, 2500 zł. To jak może 1400 zapłacić? Ale pan, nie, to się z panem nie zgodzę. Jak nie? Ktoś to robi... Dwa miliony ludzi tak ale zarabia. Ale ktoś robi poprawki krawieckie i zarabia 2000 zł, to nie jest na firmie. Halo. A gdzie jest? Na czym jest takim? I on 1400 płaci? Może nie być na firmie, może być w szarej strefie. Nie, to ja panu... I 600 tysięcy Polaków jest w szarej strefie, dzięki temu między innymi, że ZUS w tej szarej strefie, niezależnie od tego, czy ten ZUS byłby 1400, czy on byłby 400. Ale ta pani, której ja mówię, nie chce być w szarej strefie, chce być porządnym obywatelem i chce płacić podatki. Nie, panie przedsiębiorco, wy nie chcecie, po prostu ZUS was boli. Nieprawda. Każdy może się ubezpieczać w ZUS-ie lub nie, tak jak jest w Niemczech. A dlaczego w Niemczech działa inaczej? Dlaczego niemiecki przedsiębiorca może się ubezpieczać w państwowym systemie, a jak nie chce, to się może ubezpieczyć w prywatnym albo się zabezpieczyć samemu? Dlaczego w Niemczech można, a w Polsce nie można? Albo dlatego, że szpital prywatny w Niemczech zoperuje raka. A w Polsce tak jeszcze do tej pory tylko służba publiczna, ciężkie przypadki, służba państwowa jest w stanie zoperować. I ale słusznie, bo to my nie mówimy o żadnej operacji. Nie, bo mówimy o tym, żeby wy, przedsiębiorcy, dokładali się tak jak wszyscy inni do jednego systemu, który będzie leczył was i innych. I będziemy się dokładali, bo my nie chcemy... Ale 1400 to może drogi. Ale to nie jest składka na zdrowie, panie redaktorze. A na co to jest składka? Na emeryturę. No to źle? Dobrze, jak ktoś chce, to się będzie mógł to robić. Zdrowotna składka ma być obowiązkowa. Obowiązkowa i my chcemy się dokładać. Panie i dokładamy rzeczniku. Się dzisiaj 9% rozliczający się na książce i 4,9% na ryczałcie. Panie na liniówce, przepraszam. Też jestem przedsiębiorcą, jak mówię, prowadzę z żoną małą firmę wydawniczą, zatrudniamy ludzi, opłacamy za nich pieniądze, płacimy za nich podatki i tak dalej, i tak dalej.
Widzę, jak to wygląda. Faktycznie, jak ktoś jest... A jakby pan miał dochód w tej firmie 2000 zł, stać by było pana na 1400 zł? Ale pan złotych? To demagogię uprawia, bo kto ma 2000 zł, to nie ma firmy. Ma, ale jest na ZUS. Setki tysięcy ludzi ma firmę, tylko że nie w Warszawie. I to jest chore, bo powinny etaty tak naprawdę. A, etaty w małej wiosce, gdzieś pod Rzeszowem, tak? Etaty, to nie pan tam te etaty stworzy. Ale pan nie broni ludzi spod Rzeszowa, broni małych przedsiębiorców, którzy zarabiają przyzwoite pieniądze. A poza tym, co panu się marzy? Polska korporacji, Polska etatowców? My chcemy Polski wolnej, gdzie każdy może zarabiać na własne utrzymanie pracą rąk własnych. Nie. Gwarantuje nam to prawo, gwarantuje nam to konstytucja i gwarantuje nam to karta praw człowieka podstawowych. Pan mówi coś takiego. Pan mówi coś takiego. My chcemy zarabiać kasę, przyzwoitą kasę, a państwo nam niech tej kasy nie zabiera. Niech nie zabiera na szpitale, na emerytury. Nie. Bo my na własne emerytury, na własne leczenie będziemy mieli pieniądze i od naszej kasy wara. Tak, a dlaczego pan ciągle miesza składkę zdrowotną od składki na ubezpieczenia społeczne? No panie redaktorze, pan prowadzi firmę. Bo pan powinien wiedzieć, że to jest płaci co innego. Na emerytury. Ale emerytura. Na emerytury nie, tak. To nie jest ZUS. ZUS tylko pobiera składkę zdrowotną i oddaje do Narodowego Funduszu Zdrowia. My chcemy składkę emerytalną, to jest nasza emerytura. Nasza, nie pana. Nasza. Jak chce zapłacić sobie na swoją emeryturę w państwowym systemie, to płacę. Czy pana będzie bolało, że ja nie będę miał emerytury w państwowym systemie? Nie, chodzi mi o coś innego. No to, czy panu będzie, jak ja nie będę płacił tej składki? Moim psim obowiązkiem jako podatnika i jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej jest opłacanie podatków i z tych podatków jest też wypłacane emerytury dla obywateli Kowalskiego, Zielińskiego, Frejlichowej, kogokolwiek innego. I waszym obowiązkiem jest dokładnie to samo. I macie solidarnie płacić tyle samo, tak co jest. Inni. Tak jest. I będziemy płacić. Nie, wy nie chcecie płacić. Nie, my chcemy płacić i płacimy podatki. Pan w ogóle miesza kategorie. Są podatki, składka na ubezpieczenie społeczne i składka na ubezpieczenie zdrowotne. My chcemy tylko mieć dobrowolność składki na moją własną emeryturę. A pana to boli, że ja nie będę miał tej emerytury? Panu to ubędzie, że ja nie będę miał, jak się nie ubezpieczę prywatnie albo państwowo, a tam jest będzie dobrowolność. O to nam chodzi. Niech proszę nie mieszać kategorii. No, to jest, pan jest przedsiębiorcą, to pan wie, że Narodowy Fundusz jest jedno, podatki to jest drugie, a ubezpieczenia społeczne to jest trzecie. A pan jako przedsiębiorca płaci składkę na chorobową dobrowolną czy przymusową? Przymusową. No widzi pan, nie. Chorobowa jest dla przedsiębiorców dobrowolna. I czy przedsiębiorcy nie chodzą na zwolnienia? Nie wiem, czego wy mnie rozlicza. A, widzi pan. Ale wie pan, co... Trzeba się podciągnąć. Ja, mówiąc o tych, co to jest ZUS, co to są te składki, to jest generalnie danina społeczna, to są generalnie podatki. Nie, bo mamy system zmieniony... Już od kilkunastu lat. ZUS jest podatkiem. Nie, no nie jest podatkiem. My zbieramy pieniądze na własnym koncie, panie redaktorze. I jak kiedyś przedsiębiorcę ZUS eksmitował z mieszkania za jego zaległe składki na jego własne ubezpieczenie, to mi wytłumaczono w ZUS-ie, że przecież on sobie założył firmę, więc ZUS mu utworzył jego własne konto, jego własne. Jeżeli ZUS mu sprzeda mieszkanie, to tych pieniędzy ZUS dla siebie nie weźmie, tylko wpłaci na jego indywidualne konto. Tak dzisiaj działa ten system. Dobrze, człowieka wyrzucą pod most, sprzedadzą mieszkanie, wpłacą na jego konto, jako osobniczek emerytalny, to oddadzą. Nie, niech pan nam nie wmawia, że tu chodzi o kogoś z Rzeszowszczyzny, że chodzi o drobnego przedsiębiorcę 2000, kogoś, kogo wrzucili pod mostu. Po prostu to, co czytam w waszych badaniach, też wychodzi, że firmy po prostu próbują uciec od ZUS-u. Bo ale to jest nieprawda. Pan mówi o jakiejś solidarności społecznej. Przy systemie ZUS-owskim nie ma żadnej solidarności społecznej. Jedyna solidarność jest taka, że nasze pieniądze, które dzisiaj wpłacamy do ZUS-u, są natychmiast wypłacane dla emerytów, ponieważ tam nie ma pieniędzy, tylko zapisy są cyfrowe na kontach. I co z tego jest? Tak to działa. Czy to złe, czy dobre, to ja tego nie oceniam, chociaż złe, bo powinny być tam nasze pieniądze. Ale tak ten system tej piramidy finansowej działa. I wie pan, w czym to tylko grozi, jeżeli my będziemy mieli dobrowolny ZUS? Że trochę ubędzie w FUS-ie na początku. Myśmy to policzyli. 6,5 miliarda złotych przy 300 miliardach złotych, którym zarządza ZUS. Ubędzie w FUS-ie dla wypłaty tych emerytur, które są dzisiaj wypłacane. Ale jak znajdziemy te 6,5 miliarda złotych w budżecie, to później to zejdzie do zera. Nie ma wpłat, nie ma wypłat. ZUS dla przedsiębiorcy to są jego pieniądze, własne pieniądze. Żadnej tam solidarności nie ma. Podatki płacimy, składkę zdrowotną płacimy obowiązkowo. I to duże podatki i duże składki. I od tego nie chcemy wcale uciekać. I to jest też te zmniejszenia, jak czytałem. Dobrze, ale z drugiej... Ale jakiego zmniejszenia? ZUS-u, czytałem. Ileś naście procent. ZUS-u? Tak, tak. Ale do czego? ZUS-owski.
To były wasze badania, w których tam było chyba 18% przedsiębiorców, którzy mówili, że ZUS jest za wysoki po prostu. No jak 1400 zł, wie pan, jest w stosunku co miesiąc, czy się zarobi, czy nie, no to chyba jest bardzo wysoki. Na Słowacji jest proporcjonalny do dochodu, na Czechach proporcjonalny do dochodu. W Wielkiej Brytanii bardzo mały, przypomina KRUS, a w Niemczech jest dobrowolny. A pan się uparł, żeby utrzymywać w Polsce system nieracjonalny, niszczący ludzi. 210 tysięcy polskich rodzin jest dzisiaj windykowanych za własne składki przedsiębiorcy. A jak przyszła pandemia, to od kogo przedsiębiorcy wzięli pieniądze? Jak przyszła pandemia, to nas zamknęli. Nie, jakby nie nas zamknęli rząd, was. Jakby nas rząd nie zamykał, to my byśmy nie chcieli. Mam sporo znajomych przedsiębiorców. Często niektórzy naginali, albo często w ogóle oszukiwali i brali kasę od państwa. Dzięki temu przedsiębiorcy przetrwali. Ale i taka jest prawda, ale i dobrze ZUS pan o tym nie wie. Ma do tego nic. Dlatego, że... Bo jak ja zapłacić państwu, to niedobrze. Ale jak przychodzi kryska na matyska, to państwo daj wtedy. Ale pan tak miesza całkowicie kategorię. Co mieszam? Ale oczywiście, że pan miesza. Bo ZUS to jest zupełnie inna sprawa. My... Ja nie mówię o ZUS-ie, mówię o pandemii. Te wszystkie rzeczy, o których pan mówi, te rekompensaty za zamykane nam firmy MŚP, kiedy korporacje działały, to zamykano firmy MŚP, to są z podatków, z budżetu państwa. No pan nie rozumie tego. Podatki do budżetu państwa, składka zdrowotna do Narodowego Funduszu Zdrowia, a nasze składki emerytalne do, na nasze własne konta emerytalne. Panie redaktorze, no... Nie rozumiem i nie zrozumiem, szanowny panie Zyszniku. No to trudno się... Pan się nie przygotował dzisiaj do programu. Nie, to, że się nie przygotowałem do programu, bo to jest w ten sposób wygląda, że generalnie jest tak, że wy byście chcieli, żeby było o jak najmniej obciążeń, wy byście chcieli, żeby państwo się nie wtrącało w was, a jak jest problem, to państwo ma ratować. Ale oczywiście to jest całkowita nieprawda, ponieważ płacimy podatki, płacimy składkę zdrowotną, a składki na... Ale za dużo, jak pan powiedział, no. Zdrowotną? No, 1400, na którą nie stać pani, to nie jest tam coś składka zdrowotna, panie redaktorze. To ja składka... mówię ZUS! A to nie jest to samo. ZUS to są nasze pieniądze na nasze własne emerytury, które są wpłacane na nasze własne konta, tak samo jak i pana konto. I panu nie ubędzie, ani pracownikom nie ubędzie, ani telewizom nie ubędzie, jeżeli ten przedsiębiorca się nie ubezpieczy w ZUS-ie, tylko się ubezpieczy w systemie prywatnym, albo będzie kupował nieruchomości lub zbierał złoto, tak? Będziesz, to są nasze pieniądze, tak? Abramowicz, muszę kończyć program. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, tej pasjonującej dyskusji. Dziękuję panu serdecznie. Ja wiem, że to jest trudne. Wszyscy traktują ZUS, że to jest składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, bo ZUS to pobiera. Ale ZUS tylko pobiera zdrowotną i oddaje do Narodowego Funduszu Zdrowia. Bianka Frejlich wydała dzisiejszy program. Bianka, serdecznie ci dziękuję.